Zerkamy właśnie na komunikat, który jest na stronie konin.pl. Konsultacje społeczne w sprawie strefy płatnego parkowania. Informujemy, że dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 13 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy Prac Wolności 1 w Koninie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia strefy płatnego parkowania na ulicy Powstańców Styczniowych w Koninie i na ulicy Chopina. No dobrze, już wiemy. Ale zwróćmy uwagę, konsultacje społeczne, osoby najbardziej zainteresowane nie będą mogły być obecne. Godzina 13.00. 90% osób zainteresowanych w tym czasie jest w pracy, tudzież wybiera się do pracy. Dlaczego tak to wszystko zostało uczynione? Dlaczego godzina 13? Otóż, proszę Państwa, już takie konsultacje były. Na takie konsultacje o godzinie 17 przyszło bardzo dużo osób i zaczęły protestować. I no cóż, co niektórzy wybitni urzędnicy, tudzież chyba jeden radny, który jest pomysłodawcą tego haraczu, czyli stref płatnego parkowania, wpadli na pomysł, żeby zrobić o godzinie 13, żeby ilość osób była jak najmniejsza, żeby protestów nie było, żeby wprowadzić po prostu i poszerzyć tą strefę płatnego parkowania. Czym to się skończy? Tym, że strefa będzie większa, że mieszkańcy, którzy posiadają samochody, żeby zaparkować pod blokiem, tak jak dotychczas, będą teraz płacić. Ile? Zobaczmy. Tutaj następnie można popatrzeć sobie na opłaty. Roczny abonament 90 zł, półroczny 50 zł. Oczywiście w części dalszej tego PDF-a, no, możemy poczytać, że jest propozycja, żeby nie wprowadzać tutaj opłat, że mieszkańcy będą oczywiście zwolnieni, ale jest to moim zdaniem bajka na resorach, żeby uspokoić społeczność. Ta cała strefa płatnego parkowania, która jest poszerzana, to jest po prostu większa kasa dla Urzędu Miejskiego, żeby ściągać tutaj na różnego rodzaju pomysły, fajerwerki, te tysiące złotych, które idą z dymem co roku w Sylwestra i podczas na przykład orkiestry świątecznej pomocy i tym podobnie. Ale w części dalszej tego materiału możemy poczytać sobie, że są różne propozycje, że będą powstawały parkingi, że bajki na resorach i tak dalej. Moim zdaniem ten cały pomysł strefy płatnego parkowania to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek z Państwa parkujących pod blokiem nie mógł zaparkować kiedykolwiek, że byłyby jakiekolwiek problemy, że musiał zaparkować powiedzmy 500 metrów dalej czy na osobnym osiedlu, ponieważ nie ma miejsca. Nie. Mieszkańcy między sobą potrafią to wszystko ustalić. Każdy wie, gdzie jest jego miejsce i tutaj, jeśli chodzi o kwestię wprowadzania strefy płatnego parkowania właśnie w te rejony, to jest bajka na resorach i niestety też zauważmy na ulicy Chopina, na tej części, gdzie jest na przykład supermarket Netto, który wprowadził opłatę parkingową po tym, jak została wprowadzona strefa płatnego parkowania. I zauważmy, że właśnie strefa płatnego parkowania wpływa ujemnie, jeśli chodzi na przykład na wysokość zakupu właśnie w sklepie Netto. Musimy opłacić parking. Tak oto jest, kiedy urzędnicy po prostu starają się ingerować w wolny rynek. Przejmowanie poszczególnych rejonów, poszerzanie strefy płatnego parkowania. Proszę Państwa, moim zdaniem tak być nie może. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ściągano z nas haracz, żeby ściągano haracz z mieszkańców tylko dlatego, że posiadają samochód. Pieniądze oczywiście są potrzebne, ale to jest bajka na resorach, że strefy płatnego parkowania cokolwiek polepszą, jeśli nie pogorszą. Nie będzie oczywiście nowych parkingów, proszę w to nie wierzyć, a też z drugiej strony proszę naciskać na radnych, żeby nie głosowali za powiększeniem strefy płatnego parkowania, ponieważ jak zwykle jeden radny wymyślił tą koncepcję stref płatnego parkowania, jeden radny o wszystkim zadecydował, cała reszta zagłosowała. Czyli prawdopodobnie nie jest nam potrzebne to, żeby było 23 radnych, tylko wystarczy jeden, który będzie konsultował to z prezydentami. Mamy aż trzech, nie wiem dlaczego aż tylu mamy. I radni chyba nie są nam potrzebni, żeby funkcjonować na takiej zasadzie jak dotychczas. Przytakują jednemu.
Zauważmy, jak będą głosować, jak będą się wypowiadać. Tutaj apel do radnych, żeby naciskali o przesunięcie tej godziny właśnie, jeśli chodzi o konsultacje społeczne, na godzinę 17. Najbardziej zainteresowani będą mogli wtedy przyjść. Będziecie mogli wtedy też posłuchać, co mają Wam do powiedzenia. I chciałbym, żebyście nie zapominali o tym, że jesteście z naszej łaski na naszych usługach. I co niektórzy nie życzą sobie takich socjalistycznych pomysłów. Niestety, bajka o strefie płatnego parkowania niczego tutaj nie polepszy. Zadbajcie lepiej o stan nawierzchni, na przykład na ulicy Energetyka, parking naprzeciwko domu w centrum wygląda bardzo fatalnie. Jeśli chcemy ściągnąć tutaj inwestorów, pokażmy im, że przede wszystkim dbamy o miasto, bo jak na razie jest bardzo opłakane. Niebawem wybory, raczej chciałbym, żeby co niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy mają własny głos, czy głosują tak, jak im rozkazuje jeden radny, który rządzi tym miastem od lat, a cała reszta, no cóż, udaje, że cokolwiek może. Do usłyszenia i zapraszam wszystkich na godzinę prawdopodobnie 17-19 lutego w sprawie konsultacji stref płatnego parkowania. Starajmy się nie dopuścić do tego, żeby ta strefa została poszerzona. Być może zostanie zlikwidowana, ale wszystko w naszych rękach. Prosiłbym radnych, żeby postarali się o przesunięcie właśnie tej konsultacji na godzinę 17. Aha, i żeby nie było tak dużo straży miejskiej jak ostatnio. Naprawdę, było za dużo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.